nie było porywające widowisko. W meczu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań bezbramkowo zremisowała u siebie z Brukbetem Termaliką Nieciecza. To był trudny dla nas mecz, zarówno pod względem piłkarskim, bo były sytuacje, które nam się wymykały spod kontroli, ale pozytywem, bo zawsze będziemy patrzeć pozytywnie, jest to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Przez 90 minut można powiedzieć, że jestem zadowolony z zespołu, jeżeli chodzi o charakter, podejście, motywację, o zaangażowanie, że dążyliśmy na pewno w każdym dziś sektorze boiska, żeby każdą piłkę nie była bez państwa, tylko walczyć o nią. Spotkanie mogło rozpocząć się idealnie dla gości, ale trafienie Adama Radwańskiego z siódmej minuty nie zostało uznane z uwagi na pozycję spaloną. Później swoje szanse mieli Bartłomiej Kukułowicz, Milan Koryn i debiutujący w barwach Warty Jason Papu, ale bramkarze nie dali się pokonać i do przerwy kibice nie oglądali bramek. Niestety obie drużyny nie poprawiły swojej skuteczności po zmianie stron. Najlepszą okazję zmarnował w 80 minucie Radwański, którego w sytuacji sam na sam powstrzymał Adrian Lis. Kilkanaście minut później sędzia gwizdnął po raz ostatni i zespoły podzieliły się punktami. Wynik remisowy 0-0 może pokazuje, że tych sytuacji gdzieś nie było, ale one były. One były z jednej i z drugiej strony. Takie mecze jak właśnie dzisiejszy z Termaliką, jedna sytuacja mogła decydować o zwycięstwie, jeden stały fragment. Niepotrzebnie sami się gdzieś tam napędzaliśmy właśnie tak w ten sposób. Kilka dobrych sytuacji, kilka dobrych strzałów. Troszeczkę mało, żeby dzisiaj zdobyć 3 punkty, ale mamy 1 punkt. Patrzymy teraz przed siebie. W następnej kolejce warciarze zagrają na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Trenuję. No i po prostu dzięki temu jestem szczęśliwszy też. Starcie Warty z Brukbetem Termaliką to nie jedyne piłkarskie wydarzenie, jakie można było zaobserwować w sobotę. W Skurzewie odbył się trening otwarty sekcji Amfutbolu Zielonych, połączony z meczami pokazowymi z zawodnikami Akademii Canarinho Skurzewo i Warty Poznań. Cieszymy się, że powstają takie inicjatywy. Chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, mieszkają wśród nas. Chcemy także zachęcać osoby niepełnosprawne do wychodzenia z domu, do uprawiania sportu. Ćwiczymy już w tamtym roku, tworzymy taką drużynę. Coraz lepiej nam to wychodzi, też coraz lepiej wypadamy na turniejach ligowych. Poprzedni inauguracyjny sezon zakończył się dla futbolistów Warty 4. miejscem w elicie. Po 8 tegorocznych meczach Zieloni znów znajdują się tuż poza podium. Walczymy, chcemy zdobywać punkty już z tymi zespołami, którym jeszcze nam się nie udało urwać punktów. Jesteśmy coraz bliżej. Kiedyś w jednym meczu traciliśmy po 7 goli, dzisiaj tracimy po 7 goli w całym turnieju. Progres drużyny jest zatem spory. Sobotnia impreza w Skurzewie miała charakter nie tylko sportowy, ale i edukacyjny. Młodzi piłkarze Canarinhos i Warty mogli dowiedzieć się więcej na temat odmiany futbolu dla ludzi po jednostronnej amputacji kończyny dolnej lub w przypadku bramkarzy kończyny górnej. Bardzo fajne przedsięwzięcie dla młodych zawodników. Ciekawe warsztaty na temat osób z niepełnosprawnością, połączone też z formą rywalizacji z zawodnikami Amfutbol. Na pewno każdy zawodnik może coś z tego wynieść. Kolejne turnieje w ramach PZU Amfutbol Ekstraklasy odbędą się w październiku. Piłkarzom Warty życzymy korzystnych wyników i dalszej radości z rywalizacji. Do startu rozgrywek drugiej ligi koszykówki zostały dokładnie 2 tygodnie. Drużyny zbliżają się do końca przygotowań, a jednym z elementów treningowych są mecze towarzyskie. Od piątku w Tarnowie Podgórnym trwa turniej organizowany przez miejscową Tarnowie Basket, w którym biorą udział 3 poznańskie ekipy. MKK Pyra Szkoła Gortata, Enea Basket oraz TS Basket. W oglądanym meczu pomiędzy tymi ostatnimi górą byli podopieczni Waldemara Mendla, którzy zwyciężyli 93-86. Nie wynik był jednak kluczowy. W tej chwili nie można się w ogóle sugerować ani wynikiem wczorajszego meczu, ani dzisiejszego meczu, dlatego że tak naprawdę forma i stabilizacja formy przyjdzie prawdopodobnie gdzieś tak w okolicach listopada, o ile dobrze sobie to wszystko wyliczyłem i o ile dobrze pamiętam, bo to tak mniej więcej trwa. Przed sezon, a sezon to dwa różne jakby okresy w roku koszykarza. Zobaczymy, na pewno nam jako zespołowi, mi jako trenerowi te mecze bardzo dużo dają, bo
wyszło wiele rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy, nad którymi musimy popracować. W poprzednim sezonie TS Basket wywalczył awans do drugiej ligi. Czy gra na tym poziomie rozgrywkowym to dla klubu spore wyzwanie? Na pewno tak, dlatego że, tak jak tutaj wcześniej wspomniano, nie ma Macieja Rostalskiego, który akurat na parkietach drugiej ligi i pierwszej ligi spędził bardzo dużo czasu. Jest z drugoligowców tylko i wyłącznie Łukasz Ulchurski i jest Łukasz Kupczyński. Natomiast pozostali zawodnicy jeszcze nigdy w drugiej lidze nie grali, w związku z tym jest to dla nich nowość, jest to dla nich pierwszyzna. W zupełnie innych nastrojach kończyli ubiegłe rozgrywki koszykarze Enea Basketu, którzy sportowo spadli z drugiej ligi. Utrzymanie zapewniła im wykupiona dzika karta. W tym roku dokonaliśmy 5 transferów seniorskich, ale pamiętajmy, to są seniorzy, którzy chodzą do pracy. Potem przyjeżdżają na treningi, a cała reszta zawodników, ta dwunastka, to są chłopacy 16, 17 i 18-letni, więc dla mnie chciałbym, żebyśmy wygrali więcej niż 6 meczy, żebyśmy nie drżeli o utrzymanie i żeby ten basket cieszył kibiców. W drugim sobotnim meczu MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań wygrała z Tarnowią Basket 79-73. W niedzielę odbędą się 2 ostatnie mecze w turnieju. Na koniec serwisu krótki raport z pierwszej kolejki Superligi Hokeja na Trawie. 3 z 4 poznańskich drużyn odniosły zwycięstwo na inaugurację. WKS Grunwald Poznań pokonał Stelle Gniezno 9-0, AZS AWF Poznań wygrał z LKS-em Gąsawa 4-0, a Warta Poznań zwyciężyła Start Gniezno wynikiem 2-0. Wyższość Pomorzanina Toruń musiał uznać AZS Politechnika Poznańska. Podopieczni Zbigniewa Rachwalskiego przegrali na wyjeździe 1-3.